Mimo wojny i powtarzających się alarmów, do Matki Bożej Berdyczowskiej w małych grupach przyszli pielgrzymi z różnych stron Ukrainy. Cel pielgrzymki był jeden – modlitwa o pokój dla kraju. Modlimy się najpierw o spokój, żeby nastał mir w Ukrainie, żeby skończyła się ta wojna, ta agresja, żeby przypadła, żeby Bóg dał, odkrył rozum ruskim, żeby oni nastali na prawidłową drogę i żeby zrozumieli, że tutaj jest spokój i tutaj ludzie żyją, a nie ma między sobą jakichś tam nie kłócą się czy jakoś tak. I modlimy się najpierw za to, żeby skończyła się wojna. Ja do ostatniego nie wierzyłam, że ono będzie. Do końca nie wierzyłam, że ta pielgrzymka się odbędzie. Bałam się opuszczać rodzinę, ale wiedziałam, że jadę, aby ofiarować tę modlitwę w intencji pokoju w naszym kraju. Wierzę, że Matka Boża Berdyczowska nas ochroni, że wszystko będzie dobrze. Ze względów bezpieczeństwa nabożeństwa odpustowe odbyły się w kryptach berdyczowskiego sanktuarium, w miejscu będącym jednocześnie schronem przeciwrakietowym dla mieszkańców Berdyczowa. Mszy świętej odpustowej przewodniczył arcybiskup Gintaras Grusas, metropolita wileński, przewodniczący Rady Episkopatów Europy. Hasłem tegorocznego odpustu jest Królowo Ukrainy, wyproś nam pokój. W tym roku tylko tyle, ile możemy schronić na terytorium naszego klasztoru. I dlatego bezpieczeństwo jest ważne. Życie człowieka to jest największą godnością, największą cenę ma życie ludzkie. I dlatego w taki sposób. Mamy nadzieję, że w następnym roku skończy się wojna i dlatego będziemy świętować jak zawsze. Modlimy się o pokój. Pokój tu, w Ukrainie, ale też pokój w naszych sercach. W uroczystościach odpustowych uczestniczyli też przedstawiciele polskiego parlamentu, korpusu dyplomatycznego, władze obwodu żydomierskiego i Berdyczowa. Wojna sprawiła, iż była nas w stosunku do tego, co dwa lata temu widziałam garstka. Ale ważne, że byliśmy, że przybywają ludzie, że my też przyjechaliśmy, bo to było naprawdę bardzo ważne wydarzenie religijne, duchowe. No ale przede wszystkim po prostu trzeba wierzyć, że dzięki wstawiennictwu Matki Boskiej Berdyczańskiej po prostu doczekamy się, wywalczymy ten pokój. Na zakończenie biskupi katolicy zawierzyli Ukrainę niepokalanemu sercu Maryi. Sanktuarium w Berdyczowie to wyjątkowe miejsce kultu religijnego. Kościół i klasztor dla karmelitów bosych wzniósł w 1630 roku wojewoda kijowski Janusz Tyszkiewicz jako wotum dziękczynne za uwolnienie z niewoli tureckiej. Ofiarował kościołowi obraz, wierną kopię wizerunku Matki Bożej Śnieżnej z Rzymu. W czasach sowieckich w klasztorze zorganizowano szkołę. Dopiero w 1991 roku władze ukraińskie zwróciły kościół karmelitom, a 6 lat później papież Jan Paweł II poświęcił nową kopię obrazu Matki Bożej Berdyczowskiej, dodając korony papieskie.